Jakie sekrety kryją nieboszczycy? Ludzkie ciało jest pełne tajemnic, także po śmierci. Miejskie legendy i ludowe przesądy dają nam pewne wyobrażenie o tym, co spotyka ciało zmarłej osoby. Czy zwłoki ważą mniej? Czy to prawda, że wydziela się z nich trucizna? Czy włosy ciągle rosną? Czy z oczu można coś wyczytać? W kolejnych minutach tego materiału obalam popularne mity dotyczące śmierci. Czy zwłoki są trujące? Co jakiś czas można usłyszeć mrożącą krew w żyłach historię, w której pewna dziewczyna kupiła używaną suknię ślubną i w kilka dni po ceremonii zmarła w męczarniach. Powodem tak tragicznej śmierci miał być niecny proceder grabarzy, którzy upili groby i sprzedali znalezioną w jednym z nich suknię. Jest to jedna z miejskich legend, która z prawdą ma niewiele wspólnego. Faktycznie, rozkładające się ciało wydziela tak zwany trupi jad, którego naukowa nazwa to kadaweryna. Substancja ta powstaje w procesie gnilnym białka w zwłokach, ale jedynie bezpośredni kontakt z ciałem i przedostanie się owej substancji do układu krążenia może wywołać negatywne skutki. Aby do tego doszło, konieczne jest uszkodzenie naskórka oraz dotknięcie nieboszczyka bez rękawiczek. Dzięki temu również składanie ostatniego pocałunku na ustach zmarłego nie grozi zarażeniem. Obawy, jako że do śmiertelnego zatrucia miało dojść przez samo wdychanie trupiego jadu, są zupełnie niepotrzebne. Sąsiadowanie z mieszkaniem, w którym znaleziono zwłoki, również nie stwarza zagrożenia dla naszego zdrowia. Sam zapach jest nieszkodliwy, choć ze względu na jego intensywność i nasycenie siarkowodorem lepiej go unikać. Z ciekawostek, kadaweryna w niewielkich ilościach znajduje się również w męskim nasieniu, jednak w takiej dawce jest ona zupełnie nieszkodliwa. Czy włosy i paznokcie rosną po śmierci? Dość powszechną teorią jest to, że paznokcie i włosy rosną po śmierci. Zaobserwować można to głównie u kobiet. Widać im odrosty i niepomalowane lakierem części paznokci. Spowodowane ma to być różnym czasem zaprzestania pracy komórek ciała. Owszem, z chwilą zgonu nie wszystkie komórki umierają w tym samym momencie. Ale nie ma to wpływu na aktywność włosów i paznokci. To przekonanie wynika z wizualnego wrażenia, że paznokcie czy włosy są dłuższe. Jednak to nie one rosną, a skóra człowieka i jego tkanki kurczą się i marszczą, między innymi na skutek utraty wody. Dzięki temu zostają odsłonięte niewidoczne części ciała. Czy mówienie do zwłok pomaga je ubrać? Za te historie odpowiadają pracownice domów pogrzebowych i osoby, które same przygotowały ciało do pogrzebu. Zgodnie z ich słowami, jeśli do ciała się mówi, delikatnie je dotyka, to będzie łatwiej je ubrać. Czy jednak miłe słówka wywołują u zwłok chęć współpracy? Oczywiście, że nie. Stężenie pośmiertne, które utrzymuje się średnio do 72 godzin od momentu śmierci, uniemożliwia swobodne operowanie ciałem. Jednak z godziny na godzinę ten stan ustępuje, a dotyk pozwala przełamać opór. Stąd więc można wysnuć teorię, że im dłużej ktoś będzie mówił, tym łatwiej przyjdzie mu ubrać ciało. Ale nie na skutek nadprzyrodzonych mocy, a po prostu upływu czasu. Czy w oczach zmarłego można zobaczyć zabójcę? Oczy są jednym z bardziej charakterystycznych narządów człowieka, ale po śmierci zmieniają się nie do poznania. Wysychają, rogówka mętnieje, bledną kolory, gałki oczne zapadają się. Pracownicy domów pogrzebowych pieczołowicie dbają o to, by podczas ostatniego pożegnania z rodziną oszczędzić jej nieprzyjemnego widoku. Stworzono specjalne plastikowe klapki na oczy, przytrzymujące powieki od środka. Raz zamknięte, bez ingerencji człowieka się nie otworzą już nigdy. Istnieje przesąd, że zmarłemu zamyka się oczy, bo odchodząc na tamten świat może rzucić fatalne spojrzenie i pociągnąć kogoś za sobą do grobu. Aby temu zapobiec, w przeszłości na powiekach nieboszczyka kładziono miedziane monety. Niegdyś mafijni gangsterzy wierzyli, że w oczach ofiary może zostać zatrzymany kadr z ich ostatniej chwili życia. Bali się, że w ten sposób ktoś dostrzeże sprawców zbrodni. Rozwiązaniem były dwa strzały prosto w oczy. Czasami słyszy się, że znalezione zwłoki były potwornie wykrzywione. Na ich twarzach malowało się cierpienie, ból. Nie jest to jednak prawdą, że przeżycia sprzed śmierci mogą zostać uwiecznione na ciele.
tuż po ustaniu krążenia ciało wiotczeje, aby po 2-3 godzinach zacząć sztywnieć. Tak więc wszelkie nienaturalnie wyglądające grymasy to efekt pośmiertnego zastygnięcia ciała. Czy zwłoki wydają odgłosy? Zwłoki mogą wydać różnego rodzaju dźwięki. Podczas procesu rozkładu substancji w układzie trawiennym powstają naturalne gazy, które gromadzą się, powodując wzdęcia brzucha. Później uwalniają się otworami ciała, na przykład przez przewód pokarmowy do jamy ustnej. W momencie ich ulatniania słyszymy odgłos, który może przypominać czkawkę albo odbijanie się. W ustach może znaleźć się także treść żołądka. Wspomniane gazy mogą doprowadzić do wzrostu ciśnienia w żołądku i skierować jego zawartość przez przełyk do ust. Jeżeli chodzi o poluzowanie zwieraczy, z tych samych powodów co powyżej jest to możliwe. Również w chwili śmierci może dojść do mimowolnego wypróżnienia. Spotyka się to na przykład przy samobójcach, którzy wieszają się na znacznej wysokości. Za czasów kary śmierci, którą wykonywano przez powieszenie, w zapadni ustawiane było na wszelki wypadek metalowe wiadro. Dziś w domach pogrzebowych stosuje się odpowiednie zabezpieczenia, by do niechcianego wycieku substancji nie doszło podczas ceremonii pogrzebowej. Czy ludzka dusza waży 21 gramów? Od wieków poszukiwano siedliska duszy. Na początku XX wieku podjęto próby jej zważenia, układając konające osoby na specjalnie skonstruowanych wagach i czekając, aż wyzioną ducha. Pionierem tej praktyki był amerykański lekarz dr Duncan McGillen. Skąd brał ochotników, ile osób przebadał, nie wiadomo. Prowadził dokładne obserwacje i pomiary. Po upływie 3 godzin i 40 minutach wyzionął ducha i nagle, równocześnie ze śmiercią, wskaźnik wagi opadł w dół ze słyszalnym uderzeniem w ogranicznik poniżej podziałki i pozostał tam, nie wracając na swoje poprzednie miejsce. Spadek ciężarów wyniósł ponad wszelką wątpliwość 21 gramów. Naukowiec udokumentował przypadki 5 pomiarów ciał ludzkich i 15 psich. Przy zwłokach zwierzęcych nie zaobserwował wahań wagi, co dało mu dowód, że jedynie rasa ludzka posiada duszę. Spotkał się z falą krytyki podważającą zasadność jego działań i warunki ich przeprowadzenia. Ostatecznie nigdy nie udowodniono, by ciało po śmierci ważyło mniej. Medyczne próby wytłumaczenia tego zjawiska opierając się na zmniejszeniu zawartości tlenu w płucach, wyparowującej wodzie i reakcjach chemicznych. Czy zdarzają się przypadki pogrzebania żywych osób? Tafefobia oznacza paniczny lęk przed pochowaniem żywcem. Początki tej fobii sięgają przełomu XVII i XVIII wieku, kiedy medycyna stała na niskim poziomie i nie było pewnych metod stwierdzenia zgonu. Niejednokrotnie lekarze nie byli pewni, czy serce przestało bić. Stosowano więc bardzo wysublimowane techniki, nastawione na wywołanie bólu u domniemanego zmarłego. Ciało podawano rozmaitym katuszom, wbijano igły pod paznokcie, zakładano kleszcze na sutki, trąbiono do ucha, a w naturalne otwory ciała wpychano rozżarzony pogrzebacz. Jeśli ciało przeszło taki test, umieszczało się je w cmentarnych poczekalniach. Każdy nieboszczyk był podpięty do systemu dzwoneczków, by na wypadek wybudzenia się z letargu przywołać stróża. Czekano 2-3 dni, aż ciało zacznie wydawać specyficzny zapach. To jednoznacznie przesądzało o zakończeniu żywota. Dziś dla stwierdzenia zgonu rozumowanego jako śmierć pnia mózgu używa się badania EEG, które obrazuje pracę mózgu. Jednak dla niektórych to za mało. Już pod koniec XIX wieku opatentowano trumnę ze specjalnym systemem sygnalizacji. Nad grobem pojawiała się chorągiewka, światło i sygnał dźwiękowy. Obecnie najbardziej popularnym zabezpieczeniem ma być telefon komórkowy na wyposażeniu trumny. W przypadku nieoczekiwanego obudzenia się kilka metrów pod ziemią ma on zapewnić kontakt z rodziną. W ofercie zachodnich domów pogrzebowych pojawiają się całe zestawy na czarną godzinę, zawierające butle z tlenem, słuchawki i iPoda. Czy motocykliści to idealni dawcy? Każdy śmiertelny wypadek z udziałem motocyklisty komentowany jest krótko. Przynajmniej uratuje życie innym. Czy jest w tym twierdzeniu odrobina prawdy? Odpowiedź brzmi nie.
przy prędkościach, jakie osiąga rozpędzony motor, w momencie uderzenia o drzewo, czy inny samochód, czy może chociażby asfalt, siła uderzenia jest tak duża, że organy wewnętrzne nie wytrzymują. Przeciążają się i pękają. A z motocyklistów, mówiąc obrazowo, niewiele zostaje. Poza tym przeszczepów dokonuje się, gdy ciało dawcy ciągle pracuje, a krew jest dostarczana do wszystkich narządów. Dlatego też dawcami stają się osoby, które umierają. Śmierć pnia mózgu. Po przywiezieniu do szpitala. Często są to ofiary wypadków, ale samochodowych, gdyż ich ciała są mniej podatne na uszkodzenia. Czy ciała świętych się nie rozkładają? To prawda, że ciała niektórych błogosławionych nie ulegają klasycznemu rozkładowi. Nie znikają tkanki miękkie. Skóra nie znika i nie pojawia się pełny szkielet. Nie jest to jednak coś nadzwyczajnego, a jedynie warunki, w których zostali pochowani. Niejednokrotnie ciała zmarłych są przechowywane w suchych, wietrznych warunkach, które mogą doprowadzić do naturalnej mumifikacji. Dzięki temu szkielet mimo upływu czasu pokryty jest skórą. Ciało świętej Bernadetty, Soul B. Rose, która doświadczyła objawienia w Lourdes, mogło ulec przemianie tłuszczowo-woskowej. W jej wyniku powłoki skóry pokryły się biało-szarą warstwą. Święta została pochowana w wilgotnej glebie, a brak tlenu doprowadził do zmiękczenia tkanek i zahamowania ich rozkładu. Watykan zwięźle ocenia przypadek świętej Bernadetty. Ciało jest dobrze zachowane, jednak nie trzeba komentować tego, czy snuć hipotez odnoszących się do nadnaturalnych przyczyn. Naukowcy ostrożnie podchodzą do nadnaturalnych przypadków zachowania ciał. Przede wszystkim skupiają się na tym, że do trumien nie mieli nigdy dostępu obiektywni specjaliści, nie związani z kościołem. Sugerują, żeby podtrzymać wiarę w boskie ocalenie ciał, posuwano się do ich balsamowania i innych zabiegów konserwacyjnych. Oprócz tego wskazują na to wspomniane naturalne warunki, wynikające z czynników biologicznych i geologicznych, w których może dojść do swoistej mumifikacji. Sceptycy uważają, że świętym dorabia się woskowe twarze, a paznokcie i usta maluje kosmetykami. Podkreślają też, że cudowne zachowania ciał dotyczą głównie czasów współczesnych, gdzie technika balsamowania i środki chemiczne dają wiele możliwości. Poza tym odbierają zarzuty boskiej działalności, wskazując przypadki idealnie zachowanych ciał osób świeckich, zarówno katolików, jak i wyznawców innych religii.